To jest ta ławka z Forresta Gumpa? Idziemy na to wielkie koło. Przestępczość tutaj szerzy. Don't do drugs. Są na kanale jacyś fani Forresta Gumpa? Patrzcie, Baba Gump. Specjalnie dla wszystkich fanów Forresta Gumpa. Ta-da. Tu trafiliśmy na jakąś w ogóle fajną promenadę chyba. Znowu przypadkiem. To jest ta ławka z Forresta Gumpa? Naprawdę? I jego walizka? Jezu, to te czekoladki z filmu? Run, Forrest, run! Life is like a box of chocolates. Jezu, jak gorąco jest. Zobaczcie, na jakie tutaj rarytasy trafiamy. Zupełnie przypadkiem. Kurczę, knajpa Forresta Gumpa, Baba Gump. I ta ławeczka z filmu tutaj. Life is a box of chocolate. Walizeczka jego. I buty stoją. Bayside, Natalia, Bayside to jest to koło, to się tak nazywa, tak? Fajnie w kółko slow-mo, tam kamera jest i to nagrywają to wszystko. Zajkopany, o. Automat z apteką. Wow. Virtual 360. Ole jazda. Niezłe rozrywki. Patrz, Natalia, free sample. Bierz darmową próbkę i spadamy. Tego kopa sam. No. Idziemy na to koło? Tak ponoć tutaj już od miesięcy wyglądają restrykcje, gdzie my w Holandii mieliśmy pełny lockdown. To ja nie wiem, co ja tam robiłem. Jak mogłem być tutaj. Wow, ale fajny widok. Ty, jedziemy tym. Dobra, idziemy na to wielkie koło. Zobaczymy, jakie będą widoki z góry. W Londynie chyba jest trochę większy, nie? Te kabiny w Londynie to są na chyba 16 osób, no. Dobra, jedziemy na ten wielki młyn diabelski. Bilet wstępu to $20.50 za osobę, czyli za dwie osoby $41. Nie jest tanio, ale i tak sporo taniej niż w Londynie, gdzie za jedną osobę był wstęp 30 funtów. Z tym, że tamto koło chyba było większe. Te w ogóle kabiny wyglądały na sporo większe. Także trzeba to wygooglować sobie, a jak wy znacie może wysokość tego londyńskiego, to dajcie znać w komentarzach. A my sobie już sprawdzimy, ile metrów ma to majamskie? Majańskie. No i jedziemy. Kurczę, ta kamera wyświetla jakieś światło za ten. Słuchajcie, nie ma opcji, żeby kamera oddała to, co tutaj widzimy, dlatego chyba przestaję nagrywać i po prostu podziwiam. There goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex,
przed pójściem na pociąg to chwila relaksu. Czuję trawę. Pachnie trawą prawie jak w Amsterdamie tak często, nie? Trzeba sprawdzić, czy to jest legalna, czy to jakieś po prostu przestępczość tutaj szerzy. Tutaj będę jak patrzeć, nie pójdę, póki nie przeżyłam. Mam, 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 mi, mi, ja mam, mam. To pamiątki nawet są. Hi. Really? I think they make even smaller ones. That's a USB. Yeah, well. You do like a dark menu? Sorry? You like doing like a dark menu? YouTube channel. YouTube channel? Yeah, we're from Poland. It's a Polish YouTube channel. Get us, right here. Really? Yeah, okay. Up? I'm usually trying to avoid people, but if you... How you doing? Poland, I'm James. This is my boy. Matt. Nice Matty Ice. Hey, that's great. What's up, y'all? Get me paid. I'm trying to get... Get me paid, y'all. Sorry? Goes automatically? What do you mean, goes automatically? It's no, it's stabilized. It's stabilized, so the, it's not that shaky when you walk. It yeah. is? That is cool. Yeah, it is, yeah, actually. Hey, don't do drugs. Patrz, jak dobrze, że wyszliśmy, pan. Byśmy tego nie mieli. Na żywo mecz chyba, ja. Miami to także nocne kluby otwarte 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niestety tego wam nie pokażemy, bo nie mieliśmy tak późnego transportu z powrotem, ale jeśli wybieracie się do Miami, żeby się pobawić, no to dobrze, żebyście o tym wiedzieli. Dzisiaj mi się podobało wszystko. The Bayside było świetne, naprawdę tam było sympatycznie i siedliśmy sobie wieczorem jeszcze tam chwilę posiedzieć, rewelacja, taki klimat, holiday vibe na maksa i to jeszcze taka muzyczka kubańska, nie? Wow. A tutaj zobaczcie. Chodzi o taki city vibe, taki wiesz, takie wieżowce, to Miami, nie? Wieżowce, takie coś widzimy. No, to prawda. To... Jeżeli chodzi o takie city, zwiedzanie, to... Że wieżowce, że tak, też chodzi. Patrzcie zresztą, jak to wygląda, nie? Tutaj widać solidarność z Ukrainą. Kolory Ukrainy często można zobaczyć. Widać, że solidaryzują się z nimi. Ale ogólnie miasto wygląda rewelacyjnie, jako takie city, nie? Wieżowce zresztą z tego koła młynu diabelskiego. O, patrzcie, jakie auta w ogóle tu jeżdżą. Co to w ogóle jest? Ja bym takie coś wynajęła, ciekawie, ile kosztuje. Chodzi o Miami. Tyle? No. Miami Heat. Tutaj, jejku, jak ja bym tu przyjechał. I też zobaczcie, jest ukraińska flaga. Ale jeśli chodzi o takie Idziemy? Spacery, to nie jest za bardzo takie miasto. No nie, nie. Ogólnie Ameryka, ja zauważyłem, że to nie jest kraj dla pieszych ludzi. A tak jak my lubimy zjechać na pieszo, to zupełnie nie jest... Tak, tutaj bez samochodu jest ciężko, nie? Są... Jak w pewnej dzielnicy, no to można się gdzieś tam poruszać, ale jak wiesz, nie jest to... Tak. Tak, także tak jak mówiliśmy, to nie jest kraj do zwiedzania na pieszo. To zupełnie nie jest miejsce takie na to, żeby trzeba gdzieś tam się orientować jak transport publiczny albo Uberami. Transport nie? publiczny bardzo kuleje tutaj. Są opcje, no, tak, ale, no. ale to nie jest tak jak w Europie na przykład. Gdzieś tam Nowy Jork w sensie jest bardzo dobrze rozwinięty, nie? Ale Miami, tutaj nie. Miami nie. Tutaj. Z drugiej strony takie jeżdżenie Uberem też jest takie, wiesz, fajne, bo takie masz normalnie Uber experience, że poznajesz ludzi, jak my z Puerto Rico, dzisiaj fajny gościu był z Kuby, tak, potem był mało gościu, Amerykanów, no, nie, mało, w sumie prawie w ogóle jeździ Uberami. No, ten jeden był, no nie, niby urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale mieszkał 20 lat w Argentynie, no takie fajne historie można poznać, co nie, gadasz z tymi ludźmi gdzieś tam taki... Tak, także to jest też fajne doświadczenie.
Ale z drugiej strony jest tak, warto mieć samochód, żeby się poruszać, ale też parkingi są drogie. Tutaj dzisiaj nam ten kierowca Ubera mówił, że tutaj parking kosztuje 30-40 dolarów. Ale jak masz takie fancy car... No i nawet jak masz fancy car, to płaci się więcej. Nie wiem w sumie, jak to działa do końca. Jest po prostu drogo, co nie? Pamiętasz, jak byliśmy w Amsterdamie przez weekend? Drogo. Normalnie, tak jak my przyjeżdżamy z Holandii, to jest tak normalnie, tak jak w Holandii. No, to jest drogo, jak się przyjeżdża z Polski, nie? Przelicza się na złotówki. Ale w Holandii, ale... pamiętasz weekend w Amsterdamie, ile nas kosztował? No, czy jak byliśmy w Wenecji, też było tak drogo. No. Wiesz, byliśmy gdzieś tam na Zanzibarze w Tanzanii, no to było tanie, no bo tam jest bida aż piszczy, no to było tanie. Po prostu tutaj jesteśmy 3 tygodnie i to jest tak, jakbyśmy byli 3 tygodnie w Amsterdamie, no to będzie kosztować po prostu. Nie? Trzeba się z tym liczyć. Nie wiem, czy to nazwać minusem, czy takim... No dobra, no już powiedzmy, że to jest takim minusem. To właśnie to jest to, że to jest wszędzie takie dalekie wszystko jest, co nie? No odległości. Rozległe odległości, no to jednak jest... No ktoś może to lubić, kraj, nie wiem. Ogromny stan. No. Ogromny kraj, no sama Floryda, przejechać, wiesz, z jednego końca na drugi, to jest... Tak. Tak to, jak przejechać to, całą Polskę. To nie jest tak, jak nie? przyjedziecie na Kretę, która też jest duża, no. Ale można całą objechać, pozwiedzać. Nie, Floryda jest o wiele, wiele jeszcze większa. To nie jest tak, jak ludzie czasami tak mówią, o, lecisz do Stanów, lecisz do Afryki, tak generalizują, co nie? To jest, każdy stan to jest inne praktycznie państwo, to jest... Inne prawa. Znaczy, można... federalne prawa ogólne jakieś tam są takie same, ale mają swoje... Często mają jakieś tam swoje. Ale wiesz, kwestia odległości, kwestia... Ja myślałem, że oni takie same miejsca szukają bardziej ustronne. Natalia jeszcze kończy pizzę z 7-Eleven. Dzień dobiega końca, już jesteśmy z powrotem na stacji. Jeszcze nas czeka godzinka z haczykiem drogi, Uber i Lulu. A jutro chyba pojedziemy do... Gdzie, Natalia? Do... To będzie chyba niespodzianka. Także czekajcie na następny odcinek. Powiedz dobranoc swoim fanom. Dobranoc.